Cześć, ja jestem Sarczy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Powróciłem się do Velen i dzisiaj wykonamy zlecenie, które tak naprawdę już rozpocząłem bardzo dawno temu, w jednym, może nie z pierwszych odcinków, ale na pewno w jednym z pierwszych odcinków, kiedy byliśmy w Velen. Jest to, być może pamiętacie, tutaj mamy ten posterunek graniczny i jak sobie jechałem w stronę Karczmy na rozstajach w ramach wątku fabularnego, to tutaj po drodze natrafiłem właśnie na dosyć nieciekawe ślady w okolicach tej kopalni i okazało się, że właśnie jest to początek jakiegoś zlecenia o nazwie Zaginiony Brat na sugerowany poziom 33. Wiadomo, że wtedy nie miałem szans tego wykonać, bo miałem dużo niższy poziom, no ale teraz już jest taki moment, kiedy możemy sobie to zrobić, więc przejdźmy się tutaj. Jestem strasznie ciekaw, jaką bestię tutaj spotkamy. Przede wszystkim potrzebuję tutaj na pewno rozświetlenia trochę drogi, dlatego weźmy ulepszony kot, no i schodzimy coraz to niżej. Tutaj tylko ostrożnie, żeby nie spaść. Zejdźmy sobie normalnie po drabinie i lecimy dalej. Tutaj jakieś ślady są. No jest woda, więc nie za bardzo. Aczkolwiek tędy trzeba iść, więc najpierw chciałbym jeszcze może zerknąć po tej stronie, czy czegoś nie ma. Tylko że też, kurde, widzę, że tam normalnie też jest dalsza droga. Aha, coś się obudziło. O kurde. Czyżby to była właśnie ta bestia, której ja tutaj szukam? Być może trochę od złej strony poszedłem. To wiecie co? Może jednak idźmy za śladami normalnie, tak jak gra nam sugeruje. Nie zmieniajmy tutaj ścieżki. Może po drodze też tutaj coś znajdziemy, kto wie. Tak, tak czy siak pewnie przejdę tam, gdzie bym był z tamtej strony. Tutaj trochę rzeczy możemy sobie zabrać. I jest ten potwór tutaj rzeczywiście, tak czy siak. O proszę. Tutaj możemy też zejść pod wodę i tam jest jakaś skrzynia. I kurde, tutaj też mamy te ślady. To ciekawe. Czyli to wygląda tak, jakbym jednak tędy musiał iść w ramach zadania, a tam jest coś pobocznego, czy co? Mamy odwar z czarta. Dobra, póki co płynę tutaj i zobaczymy, co jest grane. Co my właściwie po tej stronie znajdziemy. Ale wygląda na to, że ja właśnie tędy muszę chyba iść. Proszę bardzo. No i co? Teoretycznie ślady tutaj, ale... O, proszę. Coś tu rzeczywiście mamy nieciekawego. Zobaczmy, co jest grane. Krew, mięso, soki trawienne, pokarm dla młodych. Te jaja są bliskie wyklucia, trzeba się ich pozbyć. Krabopająk i to jadowity. Aha. Jadowity krabopająk, czyli już mieliśmy do czynienia z jadowitym krabopająkiem. Oczywiście teraz będzie jego jakaś większa odmiana, bardziej potężna. Zerknijmy do glosariusza, bo tutaj nam się odblokowało. Z tym sobie zawalczymy. Wilga i olej przeciw insektoidom jest tutaj sugerowany. To olej sobie od razu nałożę na broń. O, i mam nawet wyśmienity olej, czyli aż 50% siły ataku zwiększone. No to super. Te jaja są bliskie wyklucia, trzeba się ich pozbyć. Wiedźmińskich znaków muszę użyć, żeby to zniszczyć. W ten sposób, dobra. Czyli 4 jaja zniszczone. Tutaj też ewentualnie może coś będzie. Kurde, ile tego tu jest? Czekajcie, może najpierw jednak zwiedźmy ten obszar, który muszę. Tutaj mamy... Aha! Czyli to jednak mnie tam prowadzi teoretycznie. Ale też mnie kurde korci, żeby jeszcze zerknąć tutaj. Proszę, młode krabopająki. Ależ kurde, teraz to jest moc. Jedno uderzenie i młody krabopająk... Młody osobnik. Matka musi być niedaleko. I młody krabopająk załatwiony. Kurde, czyli teoretycznie mnie to prowadzi w tę stronę. Jednak. Ale korci mnie jeszcze, żeby sprawdzić tam, gdzie jest ten zapach, gdzie prowadzi ten zapach. Dlatego najpierw może jeszcze sprawdźmy tutaj.
Patrzcie, tutaj ten zapach ewidentnie leci w tę stronę. Tak jakbyśmy mieli tutaj jeszcze też coś ciekawego ewentualnie znaleźć. I też są ślady, co ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że krabopająk jest w stanie pod wodą się poruszać, no bo zdaje się, że to są ślady właśnie tego jadowitego krabopająka, co? Tam teoretycznie muszę iść, ale zastanawiam się jeszcze tutaj. Muszę przyznać, że całkiem spora ta jaskinia tutaj. Ale nie, jednak tutaj niczego nie ma. Kurde, to w takim razie szybciej. Ruszajmy tędy, bo naprawdę nie ma czasu. Tracę powoli powietrze. Ale tutaj już chyba można się wynurzyć. Dokładnie. No i proszę, mamy ostatnie jaja do zniszczenia. Tylko, że teraz jak je zniszczyć tam na górze? Chociaż nie, to ty na dole tylko, dobra. Jednym uderzeniem załatwiony krabopająk. Kolejne jajo. Tutaj przedostatnie. No i zostało już nam tylko to. Dobra. I teraz przeszukaj leże krabopająka. No i co? Czyli w takim razie tutaj trzeba było się udać po to, żeby zniszczyć te jaja. Ale tak czy siak musimy ruszać tam, gdzie prowadził ten znacznik. To teraz możemy przynajmniej z czystym sumieniem się tam udać, wiedząc, że niczego tutaj nie pominęliśmy. Wątpię, że to będzie jakaś trudna walka, tym bardziej, że właśnie mam mocno ulepszone obrażenia dzięki temu olejowi. Poza tym jeszcze użyjemy gromu. No ale zobaczymy, na razie nie uprzedzajmy faktów. Czyli to będzie w tę stronę. Co jest? Czemu tak mi obróciło jakoś dziwnie? Będę używał oczywiście cały czas zmysłów, czy nie ma tutaj jakichś skrzyń ciekawych. Ale na razie nic takiego nie ma. But ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. Okej, czyli nie trzeba było go długo szukać. No to ciekawe. W ogóle jest to też interesujące, że ja przecież nawet... Okej, ostrożnie na ten jego jad oczywiście. Albo wezmę Quen może. Zaraz zobaczymy jakie obrażenia, ale ciekawe jest to, że w ogóle... Wiecie, ja nie wiem za bardzo kogo szukam. Zaginionego brata szukam, no to jasne. Ale... No, wiemy to tylko właściwie z tych śladów. Jacie, jestem po prostu w szoku, co tu się właśnie stało. Momentalnie go załatwiliśmy. Trzeba zabrać trofeum dla brata Mikela, na dowód tego, co tu zaszło. No okej, Wiedźmin wie więcej niż ja. Być może rozmawiałem, chociaż faktycznie, może ja rozmawiałem z tym Mikelem gdzieś. W międzyczasie, tylko że po prostu najpierw zobaczyłem ślady, aktywowało się zlecenie i dopiero później pogadałem z Mikelem. Tutaj jeszcze coś i to właściwie będzie wszystko. Teraz tylko zgłosić się po nagrodę i po krzyku. I tutaj są te dwa przejścia. Proszę, jeszcze jakiś olej przeciw trupojadom wyśmienity. Znaczy ja teraz go nie używałem? Nieważne. Zerknijmy jeszcze po tej stronie. Ruda żelaza. Kamień runiczny, gwychyr. Zerknę tak na szybko. Czy nie jest to nic lepszego, ale wątpię. Oczywiście, że nie. Dobra. W takim razie chowamy miecz. No i co? Wychodzimy z tej kopalni. O ile tutaj nie będzie jeszcze czegoś ciekawego. Ale czekajcie, bo to tutaj mam się zgłosić po nagrodę niby? Teoretycznie pokazuje mi cel bardzo blisko i nie wiem czemu. Aha, bo to po prostu do wyjścia. Tak naprawdę trzeba oczywiście jeszcze dalej. Jestem ciekaw właśnie, gdzie konkretnie jest ten Mikel. Dopiero jak stąd wyjdziemy, to się dowiemy. No ale proszę, kot... Całkiem długo tutaj byliśmy, a kot mi się przydał na cały czas, czyli naprawdę długo trwa działanie tego. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz tak.
Tu jeszcze mnie nie było. No ale wątpię, że coś tutaj znajdziemy. Mamy zwykłe skrzynki. A nie, bo to jest ta drabina, którą tutaj przyszedłem, czy inna jeszcze w końcu jakaś? Jeszcze inna, okej. To tędy też możemy przejść. Dobra. I tutaj w ogóle jest przejście? Dokładnie. Czyli jakieś alternatywne wyjście otwieramy w ten sposób. Aha, i tutaj wracamy się do miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Tędy wychodziliśmy, no dobra. To fajny skrócik sobie odblokowaliśmy. No i to by było na tyle. Teraz udać się do tego Mikela. Gdzie on jest konkretnie? Zerknijmy. W karczmie na rozstajach. Dobra, to ja już tam biegnę. No i dotarłem już na miejsce, tak więc wysiadamy i wygląda na to, że Mikel jest właśnie w środku tej karczmy. Więc spróbujemy z nim pogadać. Tylko, że nie widać coś tutaj go. To jest Bruno. Wiedźmin? Rychło w czas. Aha, czyli to jednak ten był... Aha, bo Mikel to właśnie ten jego brat, tak? Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Nie, żywię się kaszą z omastą jak każdy, więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Okej, możemy go odpowiednio przekonać. Nagroda mi się należy. Dawaj pieniądze. Nagroda należy... Weź. Zrobiłem to głównie po to, żeby dodatkowe punkty doświadczenia po prostu zgromadzić. No i dobra, to by było w takim razie tutaj na tyle. Zadanie zaliczone. I jeszcze nam zostało jedno zlecenie w tym momencie. Ostatnie, jakie mam w dzienniku. Bestia z Oxenfurtzkiej Puszczy, proszę bardzo. Musimy najpierw pogadać z jakimś najemnikiem. On jest pewnie niedaleko Oxenfurtu, dokładnie. No dobra, to żeby też nie przedłużać, to z wami spotkam się już obok niego. No i okej, dotarłem na miejsce. To będzie jakoś tutaj. Jeszcze próbuję nas odrznąć. W sakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Patrzcie, brąz ledwie złotem liźnięty. Znać redańskie... Ty dałeś ogłoszenie? Tak, ja. Hans Cidaris, kondotier. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, o, za darmo nie będę karku nadstawiał. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. Już, już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Henk... Gert i Henk nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę. Żeby ktoś pomógł miejscowym i pomścił naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No, Wiedźmin, to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem? Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Henk przepadli. Dobra. Niewiele wiemy o tej bestii całej. Po tytule sądziłem, że będzie to coś wielkiego, ale jak na razie nie mamy jeszcze takiej pewności. No pewnie będzie to coś niebezpiecznego, w końcu na 35 poziom doświadczenia, jak do tej pory najbardziej niebezpieczne zlecenie nam się zapowiada. Sprawdźmy. Tutaj mamy krew. Ludzka. I ciało.
Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępy. Drugiego ciała nigdzie nie widać. Ale mamy za to krew i rozumiem, że po tych śladach trzeba się udać. Możesz, kurde, ręka. Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony. Ale widać, nie wszystko doniósł do gniazda. Po nitce do kłębka. Dobra, to cóż to takiego będzie? Jakiś gryf może? Albo archegryf? Czy jakiś inny latający potwór? Lecimy. Powinniśmy się za chwilę czegoś więcej dowiedzieć. No nie, jeszcze będą nam wilki przeszkadzać, no. Załatwmy je szybko. Kurde, no nie dadzą mi spokoju. Ale zwróćcie uwagę, praktycznie w ogóle mi nie odbierają zdrowia na tym etapie rozgrywki. A już nawet ich nie będę przeszukiwał, tylko idę po prostu dalej. Jakoś późno się te ślady pojawiają i trochę to mnie dezorientuje, bo nie mogę w porę się zorientować, w którą stronę należy dalej skręcić. Tutaj. No, teraz jest już lepiej. Z daleka też widzę. Tu ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. Aha. No dobra. Na razie nic nie słyszę. A, tam są, dobra. No to szybko w tamtą stronę. I na wzgórze. No, zapowiada się, że tutaj będzie gdzieś ta walka. Pewnie. Czekajcie. Zapiszmy. Co my tu mamy? Jest gniazdo, ale puste. Jeśli nie liczyć resztek ciała. Mamy jeszcze coś do przeczytania. Zlecenie dla najemników. Szanowny pan Hans Sidaris, postanowiłem przystać na pana warunek, by honorarium za zabicie bestii z Oksenfurskiej Puszczy wypłacić z góry. Żądanie 6 mieszków koron za wykonanie zlecenia wydaje mi się jednak przesadnie wygórowane. 3, które przesyłam wraz z listem, powinny wam i waszym kompanom starczyć aż nadto. Zważcie jednak, że oczekuję szybkiego i ostatecznego rozprawienia się z potworem. Jeśli nie wywiążecie się z zadania, macie zwrócić wypłacone inspe wynagrodzenie co do grosza, pod groźbą chłosty i więzienia i natychmiast opuścić te okolice. W imieniu Rady Miasta Oksenfurt, Klaus van Trondke. To by było na tyle. No proszę, wzięli zlecenie przede mną, z nagrodą płatną z góry i wyższą od mojej. To chyba zdenerwowało Wiedźmina. Cienkie stosiny, rzadki przypiórek, ciekawe. To archegryf. A więc jednak, czyli archegryf, dobra. No to już z archegryfami też walczyliśmy. Nawet w ramach zlecenia, co ciekawe. Zerknijmy tutaj. Kartacz, olej przeciw hybrydom i znak Ard. Może nawet od razu kartacz w takim razie przygotuję, o ile go nie mam tutaj już wyekwipowanego. Nie, mam bombę dwimerytową. Właśnie jej nie potrzebuję. Tutaj mamy ulepszony kartacz. No i okej. Czekajcie, olej przeciw hybrydom, tak? Dokładnie. Więc weźmy sobie to od razu. Nie wiem, czy mam jakiś ulepszony, czy też nie. Tak, ulepszony, czyli 25% zwiększona siła ataku. Teraz tylko poczekać do zmroku. Może być północ. Czemu nie mogę tego teraz zrobić? Może tutaj spróbujmy. Kurczę, coś jest nie tak. Może właśnie powinienem na tym obszarze raczej. Bo tutaj jest jego gniazdo, jakby nie patrzeć. Więc tutaj spróbujmy. Dokładnie. Czyli o to faktycznie chodziło. No i mamy archegryfa. Mam teraz za nim latać? Znaczy biegać? Nie, on tutaj chyba powinien podlecieć sam. Jest. No to lecimy w takim razie. Kurde, od razu mi uciekł.
Czekajcie, weźmy sobie kuszę. I ostrożnie. No ale tutaj jest strasznie zły teren na walkę. Przejdźmy tutaj właśnie. Kurczę, ostrożnie, kurczę, bo widzę, że zadaje spore obrażenia. Ale widzę, że ja też mu spore zadaję. Tylko, że kurde, jednak jednym uderzeniem może mi sporo odjąć zdrowia. Więc tutaj uwaga, nie ma, to nie są przelewki jakieś. Zauważyłem, że te walki z gryfami, czy archegryfami są naprawdę takie najciekawsze, najtrudniejsze. Poczynając od tej pierwszej w ramach wątku fabularnego, aż do tej tutaj. Ale tak czy siak sobie szybko poradzimy. Nie ma co ukrywać. Dobra, dawać mi tutaj kuszę. Że trochę jak będzie bliżej. Dobra. W sumie to właśnie jeszcze grom powinienem użyć. Zapomniałem zupełnie o tym. I tak naprawdę to będzie tyle. Więcej tu jakoś się starać nie trzeba. No, czy on będzie teraz mi uciekał? Mam nadzieję, że nie. Ale odleciał trochę dalej. Nie, chyba jednak się wróci, dobra. Teraz już jest za wysoko. Chodź tu w takim razie. Kurde no. Teraz. Jeszcze raz. No, albo lepiej nie szarżować za bardzo, co? To by było na tyle, proszę bardzo. Teraz rozumiem, że tylko zabrać trofeum i odebrać nagrodę. Jeśli chodzi o trofea, to już wam nawet nie pokazuję, co one dają, bo wiadomo, że są to już powtarzające się różne dodatkowe właściwości. Mogę wam to jeszcze zaprezentować. Z archegryfem też już walczyliśmy i mieliśmy trofeum. Proszę, szansa na odcięcie kończyny. A tutaj wcześniej krabopająk, dodatkowe zioła. Zbroja z Irael, proszę. Tak to się prezentuje. Oczywiście gorsza, aczkolwiek no dodatkowe odporności całkiem fajne, patrzcie. Naprawdę jest to bardzo dobra zbroja, wbrew pozorom. 100% odporności na krwawienie. No, te dodatkowe odporności są świetne, powiedziałbym. No, ale ja chcę oczywiście zostać przy zbroi cechu kota, więc tutaj nie będę tego wymieniał absolutnie. No i teraz wracamy się do tego najemnika po nagrodę i na tym sobie zakończymy zlecenia. Przynajmniej na jakiś czas, dopóki ewentualnie nie zdobędę jakiegoś kolejnego, ale póki co jest to wszystko, co mam w dzienniku tutaj do wykonania. A zadań pobocznych też nie zostało wiele, tylko że wiadomo, że jeszcze sporo zadań pobocznych znajdę takich, które są oznaczone wykrzyknikiem i które trzeba odnaleźć samemu, które na razie są po prostu zwyczajnie niewidoczne. Dalej w las. Teraz Radowic spóźnił się z żołdem na cały tydzień. No, jak tam? Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Chwila. Poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry i wyższa od mojej. No co poradzę. Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Dostać to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto. Już. Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. Tak jest, taka stanowczość Geralta mi się podoba. 331 koron. To tak czy siak nie aż tak dużo, jak myślałem. Myślałem, że jeszcze więcej dostaniemy za to. Taka standardowa wypłata, jak za inne zlecenia w sumie. No może troszkę wyższa i tyle. No i co, tak jak mówiłem wam wcześniej, jeśli chodzi o to, co tutaj jest w dzienniku, no to żadnego zlecenia wiedźmińskiego już nie mam. Zostały tylko poszukiwania i zadania poboczne plus to, co właśnie jeszcze znajdę dodatkowo gdzieś tam w świecie gry. No i oczywiście jeszcze wiele, kilkadziesiąt znaków zapytania na Skellige do zdobycia. A, no i jeszcze dodatkowo jakieś tam mapki chyba są do zdobycia, bo jeszcze chyba wszystkich nie zdobyłem.
więc też będę musiał poszukać. To też otworzy kolejne zadania z cyklu poszukiwań. Na dzisiaj to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Wiem, że jest to krótszy materiał, ale ostatni był za to bardzo długi, więc to się jakoś tam równoważy. Więc dziękuję Wam póki co za oglądanie. Mam nadzieję, że te zlecenia dwa Wam się podobały. No i czekajcie na kolejny materiał, w którym będziemy dalej sobie czyścić dzienniczek, czyścić mapkę. Zobaczymy, co zrobimy w następnej kolejności. Cześć!